Na płycie nowatorskiego rynku w trakcie konferencji prasowej partia Razem przedstawiła swoich kandydatów do Sejmiku Wojewódzkiego. Kandydatury prezentował mediom założyciel i członek zarządu krajowego partii Adrian Zandberg. Program Razem dla Samorządów zakłada m.in. świeckość instytucji państwowych, reorganizację transportu publicznego, darmowego dla uczniów, wojewódzkie programy in vitro czy obecność higienistki i bezpłatną opiekę stomatologiczną w szkołach. To powinna być oczywistość, że autobus dojeżdża do każdej wsi sołeckiej, to powinna być oczywistość, że są autobusy, które odjeżdżają wieczorem, to powinna być oczywistość, że samorząd bierze za to odpowiedzialność. Niestety ani Platforma, ani PiS przez długie lata po prostu o to nie zadbały. Idziemy do samorządów, bo chcemy to zmienić. Chcemy rozbudować transport publiczny tu na Podhalu. Chcemy zadbać o to, żeby skończyć ze śmieciówkami. To jest skandal, że kiedy gospodarka rośnie, kiedy zyski firm rosną, ludzie cały czas pracują na śmieciówkach, cały czas pracują za marne pieniądze. Samorządy mają obowiązek przestrzegać prawa pracy. A dzisiaj jest tak, że często samorząd jest tym najgorszym, najbardziej wyzyskującym pracodawcą. Samorząd powinien dawać przykład przedsiębiorcom prywatnym z regionu, a nie konkurować z nimi, kto będzie gorszy, kto potraktuje pracowników mniej fair. To się zmieni. Chcemy przyjąć zasadę godnej płacy. Samorząd nie może płacić mniej niż potrzeba w danym regionie, żeby po prostu normalnie żyć. Jedynkami na listach partii Razem do Sejmiku Województwa Małopolskiego są kobiety. W okręgu, do którego przynależą m.in. powiat tatrzański i nowotarski, pulę nazwisk otwiera mieszkanka Gronkowa, Maria Łaś. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w naszym szpitalu chociażby są osoby zatrudnione w samozatrudnieniu, na umowach śmieciowych. Podstawą, jakby warunkiem tego, żeby nasza służba zdrowia funkcjonowała, jest to, żeby ludzie, którzy się nami opiekują, byli w godziwych warunkach mogli pracować. Partia, poza wymienionymi wcześniej deklaracjami programowymi, wskazuje również na słabość i bezużyteczność funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich w jej obecnym kształcie. Przytaczając statystyki bezlitosne dla urzędu, kandydaci do sejmiku przedstawiają swoje rozwiązanie – Rzecznik Bliżej Ludzi. W ramach programu Razem chciałoby otworzyć biuro Rzecznika w Nowym Targu. Zamierzam utworzyć zupełnie nową instytucję w województwie małopolskim. I to będzie Małopolskie Biuro Praw Obywatelskich, które chciałbym bardzo, żeby zostało zlokalizowane w Nowym Targu. Bardzo chciałbym, żeby w ogóle rozpocząć taki proces, w którym część instytucji ulokowanych w stolicy województwa przenosić do mniejszych miejscowości. Takie Małopolskie Biuro Praw Obywatelskich miałoby wypełniać te zadania, które teoretycznie, do których został powoływany Rzecznik Praw Obywatelskich Ogólnopolskich, ale faktycznie one nie są realizowane. Z całym szacunkiem dla Rzecznika Praw Obywatelskich, ale jest to instytucja zbyt odległa i posiada zbyt mało zasobów, żeby była w jakikolwiek odczuwalny sposób obecna tutaj w Małopolsce. Konferencja, która zakończyła się tuż po godzinie 13, jest jedną z wielu realizowanych w ramach kampanii wyborczej Razem. Pełne, nieedytowane wypowiedzi kandydatów mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej tvpodhale.info oraz kanale YouTube.